Dobry wieczór Państwu. Witam serdecznie najmłodszych, młodych i starszych adeptów judo, wojownika z Kierniewice. Chciałbym powiedzieć, że jak co roku o tej samej porze praktycznie spotykamy się na podsumowaniu wyników wojownika z Kierniewice, osiągnięć naszych zawodników. Są to także osiągnięcia trenerów, działaczy zarządu klubu, a także sponsorów, którzy nam pomagają. Ale zanim przejdziemy do głównej części, chciałem bardzo serdecznie powitać przewodniczącego Komisji Sportu, Kultury i Współpracy z Zagranicą, pana Andrzeja Markę. Naszego gościa specjalnego, chociaż miał być pan prezydent, telefonował, że niestety nie dotrze. Oczywiście z powodu obowiązków. Mam nadzieję, że pan przewodniczący go wytłumaczy. Spróbuję. Proszę Państwa, w tym roku także odbyły się wybory w klubie Wojownik z Kierniewice. No jakby nie było dość wyborów, to jeszcze Wojownik, akurat tak się złożyło. I zmienił się troszeczkę zarząd. Chciałbym przedstawić nowy zarząd. Może zacznę od członków. Członkiem nowego zarządu aktualnego jest pani Ireneusz Kloc. Młodzież ma także swojego tutaj mocnego członka, którym został pan Krzysztof Ciszewski, zawodnik jeszcze. Skarbnikiem pozostała pani Monika Madej. Wiceprezesem został pan Rafał Walanowski. No a mnie znowuż wybrano, żebym dalej działał tak jak działam. Czyli zostałem prezesem tego klubu na następną kadencję. No i chyba z tych wprowadzających słów to ogólnie tyle. Chciałbym powiedzieć, że tak, ten rok był bardzo, bardzo udany dla zawodników Wojownika z Kierniewice, którzy osiągali sukcesy na arenie krajowej i międzynarodowej. I powiem, że no, począwszy od grupy seniorów, młodzieżowców, juniorów młodszych, młodzików i dzieci, w każdej z tych kategorii zdobywaliśmy wiele medali, wiele sukcesów. W grupach młodszych to można powiedzieć nawet dziesiątki medali. Wiemy, że konkurencja jest w kategorii juniora na przykład dużo niższa niż seniora, a znowuż wyższa na przykład niż juniora młodszego czy młodzika. I stąd też pewna segregacja tutaj nagród. Ale największe sukcesy to wicemistrzostwo w Superpucharze Polski z kategorii seniorów, wicemistrzostwo Polski w seniorach w kategorii mistrzostw Polski kata, brązowy medal w kategorii mistrzostw Polski kata juniorów, brązowy medal też w Pucharze Polski juniorów, brązowy medal w mistrzostwach Polski juniorów młodszych, punktowane miejsca w mistrzostwach Polski w kata w juniorach i w pucharach Polski juniorów młodszych, a także wiele sukcesów na arenie krajowej w kategorii juniorów młodszych, młodzików na turniejach międzynarodowych, no i oczywiście najmłodszych dzieci. Mamy tutaj pewne statuetki, które przeznaczymy za chwilę za wysokie wyniki osiągnięte. Znaczy jest pan Michalski, Adam? Nie ma też, zaproszaliśmy głos z Kierniewicy okolicy. Nie ma. To chyba właściwie, jeżeli o czymś zapomniałem, to zaraz będę się poprawiał. A teraz bym prosił o zabranie głosu pana przewodniczącego, pana Andrzeja Marka. Szanowni Państwo,
Po pierwsze, chcę podziękować za zaproszenie na dzisiejszą Państwa uroczystość. Mamy czas zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Mamy czas kończący się końca roku 2010, czas podsumowań. W imieniu prezydenta miasta Stygliwice, w imieniu kolegów i koleżanek radnych, jak i własnym jako przewodniczącego Komisji do Spraw Sportu, Kultury i Współpracy z Zagranicą, chciałbym złożyć Państwu życzenia spokojnych, wesołych, błogosławionych świąt Bożego Narodzenia, a z racji nowego roku 2011 jeszcze większych sukcesów, realizacji własnych marzeń i celów, które sobie sami dotyczycie. Wszystkiego najlepszego. Myślę, że zaraz spotkamy się również wspólnie, żeby podsumować mijający rok, po to, żeby jeszcze osiągać lepsze sukcesy i wspólnie działać. Dziękuję za uwagę. Wszystkiego najlepszego. Zadaję to pytanie co roku też. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos jeszcze? Nie mamy chętnych. Proszę. Mamy dwóch podważnych seniorów, wojownika z Kierniewicy. Coś kombinują. Dobry wieczór Państwu również w imieniu zawodników. Jesteśmy co prawda skromną ilością tutaj na środku, ale reprezentujemy naprawdę wszystkich tutaj zawodników i zawodniczki z naszego klubu. Żeby już nie przedłużać, chcielibyśmy tylko pokrótce coś przekazać. Mianowicie chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować osobom, o których może mniej tutaj była mowa, ale każdego dnia myślę, że zmagają się razem z nami na matach całego miasta i pomagają nam doskonalić swoje umiejętności. I właśnie nim chcielibyśmy tutaj z tego miejsca podziękować. Są to oczywiście trenerzy, nie wiem czy ktoś się już domyślił czy nie. Są to trenerzy naszego klubu i chcielibyśmy im w imieniu nas wszystkich zawodników wręczyć takie drobne może upominki, ale są to upominki, które na pewno nie pozwolą im zapomnieć o nas. I tak kolejno chcielibyśmy prosić kobietę, jedyną tutaj w gronie i zarządu i trenera, panią Monikę Madej. Tutaj nie wszyscy, co prawda, trenerzy są obecni, ale ci, którzy są, oczywiście otrzymają wyróżnienia od zawodników. Kolejną osobą jest trener Andrzej Owczarek. Zapraszamy. Nie ma z nami trenera Macieja Sikorskiego, ale dla niego również będzie czekał upominek. I dla najbliższego nam trenera, starszej grupie i myślę, że troszeczkę młodszej również i młodszym jeszcze grupom wszystkim także, dla trenera Jerzego Gołębiewskiego też zapraszamy. Pokażcie, co wracacie. Jeszcze na sam koniec chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim trenerom oraz zarządowi i przedstawicielom miasta, jak również rodzicom.